drużyny są w zgoła różnych sytuacjach. Stal Rzeszów no naprawdę jest na fali, za to Garbarnia musi szukać punktów. Sędziowie tego spotkania to pan Damian Gawęcki z Kielc, jest to sędzia główny, asystują mu Wojciech Szczurek, a także Jarosław Mikołajewski. Technicznym sędzią jest dzisiaj Robert Marciniak. Będzie teraz dośrodkowywał Kowalski, kogo tam znajdzie w polu karnym. Zamieszanie, będzie okazja dla Garbarni, ależ teraz niecelne uderzenie Jakuba Bąka. Mario! Wiemy, że Morys po raz kolejny z dziecinną łatwością mija bocznego obrońcę. Kowalski, będzie odchodząca piłka od bramki. Tam już najwyżsi są w polu karnym. Czekamy na dobre dośrodkowanie Kowalskiego. Takie właśnie jest. Jednak świetnie Stal Rzeszów poradziła sobie z tym. Trzeba to zatrzymywać. Będzie żółta kartka. Tak jest. Jarosław Fojut. Teraz świetne zagranie. Jest tutaj próba uderzenia z woleja, Rafał Górecki, no ciekawa próba, jednak Wiktor Kaczorowski, młody bramkarz rzeszowskiej Stali, był na posterunku. No spójrzmy jeszcze raz na to, za szesnastki, piekielnie mocne uderzenie legendy Ruchu Chorzów, ale teraz uwaga, Morys dostaje piłkę, sam na sam będzie Kaczorowski, broni, wydawało się, że troszkę niepewnie, ale jednak Kowalski. Dośrodkowanie troszkę za niskie i stało się tak, jak przewidywałem. Damian Gawęcki gwiżdże. Koniec pierwszej połowy. 0-0. Garbarnia Kraków, Stal Rzeszów. Radwanek Górecki. Kuczak postanowił dośrodkować. Bąk. No i wydawało się, że będzie to łatwy strzał dla Kaczorowskiego, a jednak w drugą połowę, teraz jednak Kuczak troszkę zbyt nonszalancko. Teraz uwaga, świetna piłka do Grzegorza Goncerza, nie ma spalonego. Goncerz sam na sam, Goncerz! Ależ się pomylił! Ależ się pomylił teraz Grzegorz Goncerz. No to była stuprocentowa sytuacja. Mówiłem, że w pierwszej połowie nie było takich, no ale tutaj naprawdę zagranie z głębi pola do Goncerza wspaniałe, no, no ale Goncerz spanikował. Sezon w Pogoni Szczecin zerwane, więc zadła teraz okazja! Była naprawdę świetna. Rejman, to on oddawał, nie, to Kostkowski oddawał strzał, no spójrzmy, jak tutaj było niedaleko. Wciąż może to rozpamiętywać, Kłos przejmuje teraz, bardzo może być groźnie Goncerz, polu karnym Goncerz strzał. Jednak wprost do koszyczka Olka Kozioła. Na pewno nie jest to proste. Kotwica teraz traci piłkę. Będzie bardzo dobra okazja. Bąk, ależ co on zrobił? Przecież to była naprawdę wyśmienita okazja. Przejmuje Rajman. Świetne teraz zagranie na lewą stronę. Będzie groźna okazja. Szczepanek jednak się myli, a naprawdę już zapowiedź tego, co się stanie za niedługo, a więc będziemy mieli zmianę. I w ten sposób oni starają się bardzo ostro grać. Może gdzieś tego zabrakło lewemu obrońcy Stali, który został zmieniony. Może właśnie takiej ostrej gry oczekuje Wołowiec. Teraz dośrodkowanie jest, Górecki zamyka, Górecki strzał! Wprost do koszyczka Kaczorowskiego. No i myślę, że mamy tak mniej więcej porówno kibiców, ale to może za chwilę dośrodkowanie, poprzeczka, nie ma bramki, tak pokazuje sędzia Damian Gawęcki. Spójrzmy na to jeszcze raz, dośrodkowanie Kłosa. I potężny wolej, tak jak powiedziałem, Fojuta. No nie jesteśmy w stanie określić, czy piłka była poza linią. Inne części ciała. Kłos, dośrodkowanie z rogu, Fojut. Fojut jest groźny przy rzutach rożnych. No. Głowacki, wrzutka po raz kolejny bardzo groźnie. Damian Kostkowski. No jakby tak wyliczać. Nie dostał wielu minut, to no można zobaczyć w tym zawodniku właśnie zmysł, kreatywność. Wolski ma na lewej nodze. Wolski strzał! I piłka jeszcze chyba od słupka się odbija i wychodzi poza pole.
na lewą stronę. Głowacki teraz jest jako skrzydłowy strzał głową. Stal miała kolejną. Nie ma faulu i to jest bardzo dobra okazja do kontry. Duda ma parę opcji. Jak to rozwiąże? Na prawą stronę Kuczak strzał! I broni teraz Wiktor Kaczorowski, ale minuty i trzy doliczone. Kowalski, dośrodkowanie z rzutu rożnego, troszkę zmienił teraz styl wrzutki. Strzał bardzo groźny, szczególnie kiedy, że tak powiem, nogi już coraz mniej słuchają, są coraz cięższe. Teraz nie ma ręki, tak pokazuje sędzia. Uwaga, będzie okazja dla Stali. I w ostatniej minucie, chyba jedna z ostatnich, jak nie ostatnia szansa Stali Rzeszów. Wyskoczyło wielu zawodników w biało-niebieskich koszulkach. Żaden z nich nie trafił do sieci i bezbramkowy remis. Tak to się kończy. Więc nie udało się Stali, mimo że atakowała przez 45 minut.